Nie jestem taki jak Pete Hines. Jak obiecałem, że będzie niedzielny update, to nawet chorego poprowadzę. Ostatnio wspominałem o nowych martwych technologiach, że oferta Google Stadia nie odpowiada na potrzeby rynku, a z kolei taka w formie Netflixowej budzi sporo obaw u samych wydawców i deweloperów. Znalezienie dobrego rozwiązania może nie być w takiej sytuacji łatwe, bo trzeba jednocześnie zadowolić obie grupy. Stadia na pewno będzie walczyć i to pewnie dłużej niż Google Glass, jednak co jakiś czas do mediów trafiają informacje o nie najlepszej kondycji tej usługi. Niedawno rozdawali usługi premium, żeby zwiększyć swoją bazę graczy. Do tej pory mają bardzo skromną bibliotekę gier, a co gorsza, pojawiły się zapowiedzi, że chcą ściągać graczy ekskluzywnymi tytułami. Najświeższy ich fail dotyczył właśnie premiery Doom Eternal, który wbrew wcześniejszym obietnicom nie będzie streamowany w prawdziwej jakości 4K i 60 FPS-ach. Google Stadia ma wszystkie cechy, których nie lubię w tej branży i choć sama idea cloud gamingu nie jest zła, to uważam, że ten projekt w takiej postaci powinien trafić tam, gdzie reszta ich wynalazków. Nvidia dobrze wstrzeliła się ze swoją usługą, oferując wypożyczenie mocniejszego sprzętu i struktury, która będzie w stanie to obsłużyć. Idea jest taka, że grasz w swoje gry, które kupujesz gdziekolwiek, a jedynie wypożyczasz kompa, który jest w stanie je odpalić. I tutaj pojawił się problem. Jeśli chcielibyśmy kierować się logiką, to nie ma różnicy, czy kupujesz nowego kompa, czy go od kogoś pożyczasz. Grasz w swoje gry, do których dostęp gwarantuje ci platforma czy sklep. Ale w biznesie, szczególnie gdy mówimy o dużych pieniądzach, zasady logiki i pojmowanie spraw na chłopski rozum nie występuje. Gdy w naszej przestrzeni pojawiają się pojęcia takie jak streaming i cloud gaming, rynek zaczyna je definiować i zrobi to pewnie jeszcze wiele razy, zanim ostatecznie dowiemy się, jak to traktować. W niektórych moich odcinkach wspominałem o przychodach wydawców związanych z wielokrotnym sprzedawaniem tych samych tytułów, tyle że na różne urządzenia. Dlatego tak pewny byłem pojawienia się Red Dead Redemption 2 na PC-tach. I było to jeszcze wtedy, gdy większość dużych serwisów wykluczało taką możliwość. Problem z GeForce Now polega na tym, że wydawcy chcieliby zarobić na tym dodatkową kasę, ale nie wiedzą, jak to dokładnie ugryźć. GeForce Now, w przeciwieństwie do Stadii, nie sprzedaje gier, więc tym trudniej podać rozsądny argument, dlaczego powinno się zakazywać graczom korzystania z konkretnych tytułów w tej usłudze. To tak jakbyś z każdym nowym kompem musiał ponownie odkupić swoją bibliotekę gier, bo wydawca nie pozwala ci korzystać z innego sprzętu niż z tego, z którego dokonałeś zakupu. Brzmi absurdalnie, prawda? Ale zupełnie to nie przeszkadzało Bethesdzie ani Activision Blizzard, aby wycofać swoje gry. Bethesda jedynie zostawiła Wolfenstein Youngblood, pewnie dlatego, że osobiście odpuścili sobie już ten tytuł. Szczególnie, że praktycznie wszyscy określili go mianem najgorszej gry roku. Hej, spokojnie znalazłbym więcej złych tytułów. To wcale nie była taka zła gra. Serio. W ślad za tymi dwoma pazerami poszło jeszcze 2K. Wiesz, to ta firma, która wysyła podejrzanych typów do domów moderów i wykorzystuje swoją pozycję firmy, aby uciszać głosy krytyki. To ludzie, którzy bez wahania zaleją cię w fundamentach jakiegoś biurowca, jeśli przez twoje działanie lub opinie stracą choćby dolara. Co gorsza, w ślad za dużymi firmami również idą mali deweloperzy, bo chciwość rozprzestrzenia się jak wirus. Może kojarzysz grę The Long Dark, to ten tytuł, który pewnie masz na liście życzeń, ale nigdy nie znalazłeś wystarczająco dobrego usprawiedliwienia, aby go wreszcie kupić. Twórca wycofał swój tytuł z GeForce Now, a w swoim twecie napisał: sorry, jeśli jesteście rozczarowani, że nie możecie już grać w The Long Dark na GeForce Now. Nvidia nie zapytała o pozwolenie na umieszczenie naszej gry na swojej platformie, więc poprosiliśmy, aby ją usunęli. Swoje zażalenia kierujcie do nich, nie do nas. To deweloper powinien decydować, gdzie ma pojawiać się jego gra. Jeśli deweloper zauważa, że gra cieszy się zainteresowaniem w jakiejś usłudze i w panice ją wycofuje, to tylko do niego można mieć pretensje. Mam wrażenie, że Rafael nie ma pojęcia, o czym mówi. Może wydaje mu się, że gra tam była za friko, a GeForce Now to taki Netflix. Platformą by był, gdyby oferował jakąś bibliotekę gier, a tak nie jest. Rafałek albo się zestresował, że ich gra będzie dostępna wszędzie za darmo, albo zobaczył, że Nvidia bierze kasę za usługę, a on nie ma z tego żadnych procentów. I według mnie nie powinien żadnych mieć, bo dostał już swoją kasę od gracza, który kupił jego grę na Steamie, Epicu, Microsoft Store, czy w jakimkolwiek innym miejscu. Bo jak jadę na urlop i biorę ze sobą laptopa albo pożyczę go od kogoś, to czy też muszę pisać maile z prośbą o wykorzystanie innego sprzętu do gry? Sytuacja wydaje się absurdalna i jest strasznie antygraczowa i antykonsumencka. Nvidia bierze kasę za swój sprzęt i za usługę, deweloper już wziął kasę za swoją grę. Okej, niech będzie. Twórca może mieć w planach wydanie gry na urządzenia mobilne i przy takiej usłudze jak GeForce Now, tytuł może konkurować sam ze sobą. Bo po co wtedy grać w coś okrojonego, gdy można odpalić pełną grę i cieszyć się jej działaniem na małym ekranie. Jednak zdecydowana większość będzie zwyczajnie chciała sprzedać ci kilka razy dokładnie ten sam produkt. Niestety za każdym razem, gdy godzimy się na jakieś ograniczenia, granica się przesuwa. Możliwe, że faktycznie dojdziemy do momentu, w którym gry bez streamingu nie odpalisz, albo będziesz miał licencję na konkretny sprzęt i spróbuj później zrobić upgrade. Niestety, fajne rzeczy dla graczy długo się nie trzymają, bo jest duża grupa firm, która chce zarobić dosłownie na wszystkim. I oni dobrze wiedzą, że takich, co powiedzą im nie, będzie zaledwie garstka. Casual gamer po prostu chce mieć kilka godzin eskapizmu, bez zagłębiania się w politykę ukrywającą się za fasadą branży rozrywkowej. I to też rozumiem, choć wybór jest tak szeroki, że dla każdego tytułu można znaleźć kilka lepszych alternatyw. Żeby też nie kończyć na samych złych newsach, są też przebłyski słońca dla GeForce Now i graczy. Francuz bez charakteru Ubisoft coraz bardziej mnie zaskakuje. Chyba faktycznie
faktycznie ostatnia krytyka i niepowodzenia popchnęły ich do bardziej zdecydowanych działań. Ogłosili pełne wsparcie dla usług Nvidia. To samo Tim Sweeney. Może szef Epica często mówi jedno, a potem się ze swojego zdania wycofuje, to na pewno w tym momencie Nvidia przyda się wszelkie poparcie, jakie mogą dostać. Gdyby tylko Sweeney przestał być taką chorągiewką, mógłby sporo dobrych praktyk przyciągnąć do tej branży. Okej, i to tyle z niedzielnego update'u. Nvidia mocno oberwała, ale póki ma wsparcie innych dużych graczy, szybko z rynku jej nie wygonią. Także tobie życzę udanej niedzieli, a ja idę nagrywać kolejny odcinek na ten tydzień. Będzie kilka propozycji tytułów na tę całą sytuację, którą mamy obecnie na świecie. Czyli film z cyklu W co grać, gdy jesteśmy zamknięci w domu. Jak masz jakieś własne propozycje, daj znać w komentarzu. A i zapomniałbym, Nvidia udostępniła taki post na Twitterze. Akcja polega na tym, że jeśli posiadasz mocną kartę graficzną, możesz część jej mocy przekazać na badania nad lekiem na koronawirusa. Jeśli cię to interesuje, to link zostawię w opisie tego filmu. I pamiętaj, mówmy głośno, chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.